Już czwarty raz goszczę u Państwa, przedstawiając swoje myśli podczas zarazy. Zaraza jest wszechogarniająca, zawładnęła naszą świadomością. W zasadzie już jesteśmy przemęczeni tym tematem, więc nie będę o nim mówić bezpośrednio. To jest tylko inspiracja, kanwa dla podzielenia się z Państwem refleksją znacznie ogólniejszą, która już kiedyś była obecna. To znaczy już kiedyś o tym miałem okazję pisać. Teraz chciałbym to tylko prosto Wam przedstawić, bo przy okazji tej niekończącej się debaty fachowej, która przedstawia nie tylko warunkowania medyczne naszych zachowań, uzasadnia, dlaczego taka kwarantanna jest potrzebna, a nie inna. Przedstawiane są prognozy co do przyszłości, zarówno tej medycznej, jak i tej ekonomicznej, społecznej. Po prostu jest to temat, który stał się takim swoistym targowiskiem wiedzy, zarówno w tym dobrym, jak i w złym znaczeniu tego słowa. Szukamy wiedzy, chcemy coraz więcej wiedzieć, może dlatego, że się po prostu boimy, chociaż do tego strachu powoli się przyzwyczajamy. Nauczyliśmy się trochę żyć ze strachem, z obawą, ale to nie jest nic szczególnie oryginalnego. Mieliśmy, chociaż nie moje pokolenie, już chyba mało kto pamięta te czasy, ale był kiedyś taki czas, w którym trzeba było żyć z codziennym strachem, nie tylko o życie swoich najbliższych, ale o własne życie. I do takiego strachu można się przyzwyczaić, a my tak naprawdę to chyba mamy taki rodzaj demona, który zaczął naszą świadomością i naszym życiem codziennym rządzić w ten sposób, że już nie odróżniamy albo już nie jesteśmy w stanie odróżnić tego, co w tym przekazie, niezależnie od tego, jak utytułowane osoby to mówią, jest wiarygodne i to, co nie bardzo mamy wierzyć albo co nie powinniśmy wierzyć. Sprzeczności jest zbyt wiele. To, co jest jakby punktem wyjścia tego naszych dzisiejszych rozważań, to jest to, że mamy wiele sprzecznych, poważnych poglądów, czyli mamy wyrażane w najgłębszej powadze i z przekonaniem o słuszności poglądy, które są w sprawach zasadniczych sprzeczne. Dam taki prosty przykład, który najczęściej każdemu się nasuwa, że czy osoba, która, ja się nie znam na tym, ale staram się takie wszystkie informacje weryfikować na podstawie zwykłej logiki formalnej, czy osoba, która jest zarażona, nie jest chora, zaraża innych. Słyszeliśmy całkowicie przeciwstawne poglądy. Ten pogląd chyba, który jest poglądem rządzącym, mówi o tym, że osoba, która jest zarażona, ale nie jest chora, czyli jest nosicielem tego rodzaju paskudztwa, nie jest osobą zagrażającą, dlatego trzeba wszystkich objąć taką bezwzględną kwarantanną, tych wszystkich, którzy mogą być zarażeni albo są zarażeni. Z drugiej strony ci sami ludzie w innych momentach mówią, że nie, dopiero chory zaraża, czyli trzeba spełnić dwie cechy. Bycie zarażonym jeszcze w dodatku chorym i wtedy się jest groźnym dla otoczenia. Po co to przypominam? Nie znam, nie rozstrzygnę tego problemu, bo się na nim nie znam. Ktoś pewnie chyba będzie umiał, mam nadzieję, to zrobić. Chciałbym powiedzieć o rzeczy znacznie bardziej podstawowej, która wynika z tych dotychczasowych naszych spostrzeżeń. Idzie o to, czy to, co się nazywa wiedzą, no bo czego oczekujemy? Wiedzy, która nam pozwoli podjąć racjonalne, dostosowane do tej wiedzy decyzje, czyli wiedzy bezpiecznej, ale niebezpieczeństwo tu jest istotne, wiedzy prawdziwej, czyli wiedzy takiej, która jest
jest prawdą, czyli postawienie w swoistego znaku równości między tym, co jest poznaniem. Wiedza to jest jakiś przekaz. Wiedza, przekaz określonego obrazu, który jest obrazem prawdziwym. Prawdziwym w tym sensie, że niezafałszowanym w sposób świadomy lub w wyniku bałaganiarstwa lub niechlujstwa tego, który to przekazuje. Czyli wiedza przekazana w dobrej wierze, zarazem nie jest istotne, czy to jest dobra, czy to jest zła informacja. Wiedza nie ma w tym przypadku przymiotnika wartościującego. Dobre lub złe informacje, o ile są prawdziwe, są tak samo ważne i wiemy, że tu chcielibyśmy rzetelności, czyli tej dobrej wiary i rzetelności. Powiedz nam, jak to będzie i nie oszczędzaj nas, nie ukrywaj tego, co jest dla nas groźne, bo tylko wtedy możemy się racjonalnie zachować i wyciągnąć z takiej wiedzy wnioski. Co jest cechą naszej współczesności? Nie wiem, czy to dotyczy również tej wiedzy medycznej, ale przecież jeśli spojrzymy na targowisko wiedzy ekonomicznej i prognoz co do tego, co się ma zdarzyć w naszym kraju w wyniku owej kwarantanny, dochodzimy na pewno do wniosku, że znaczna część, albo przynajmniej istot, albo nawet większość wyrażanych w tym przypadku poglądów nie budzi naszego zaufania. No w ogóle nasza wiedza ekonomiczna przeżywa swoje od już dobrych lat nie najlepsze dni. Pamiętamy przed 5 laty, kiedy autorytety ekonomiczne przepowiadały, że jeśli w pierwszym roku, to wtedy, kiedy zaczęła się w Polsce tak zwana dobra zmiana, wtedy nam mówiono, że jeszcze w pierwszym roku to jeszcze się nic nie zdarzy, ale już w następnym to już będzie zupełna katastrofa, upadną wszystkie przedsiębiorstwa, deficyt będzie wynosił 100 miliardów złotych, będzie wielka inflacja, a rozdawnictwo skończy się bankructwem. No nic z tych prognoz się, żadna z tych prognoz się nie sprawdziła, bo mijały kolejne lata, w których odraczano jakoby ów opóźniony efekt katastrofy, która ówcześnie nam groziła. No i jakoś ta katastrofa się nie zdarzyła. Ja nie mówię to z satysfakcją, z tym tak zwanym Schadenfreude, czyli tą złą satysfakcją, że złapałem kogoś na niekompetencję albo na przynajmniej na działaniu w złej wierze, bo to jest, ale to jest ważne, bo my z takim samym dystansem albo jeszcze głębszym podchodzimy dzisiaj do wszystkich prognoz ekonomicznych dotyczących skutków kwarantanny, a zwłaszcza okresów dostosowawczych, które nastąpią po jej zakończeniu. Wiemy, że jakoś z tego bagna już trochę wychodzimy, tu nawiązuję do słów, które miałem okazję i zaszczyt Państwu przekazać w czasie pierwszych myśli, miałem okazję przedstawić i sformułować w czasie kwarantanny, czyli w czasie zarazy w istocie rzecz biorąc, kiedy już wtedy mówiliśmy o potrzebie wyjścia, my musimy z tego wychodzić i już chyba jakoś, nie wiem, czy ktoś nas posłuchał, albo może wszyscy myślimy podobnie i wychodzimy. I teraz pytanie, czy te prognozy, które są, dotyczą najbliższego czasu, tego bliższego i dalszego, bo o dużo dalszych to szkoda gadać, bo wiadomo, że nikt nie ma dostatecznej wiedzy na ten temat. Czy te prognozy są coś warte, czy w ogóle nasze targowisko wiedzy jest jeszcze wiarygodne, czy nie jest to rodzaj rynku, gdzie liczy się cena informacji. I to jest właśnie to, o czym chcę dzisiaj powiedzieć. Mamy do czynienia z takim zastąpieniem, takim niezauważonym przez nas zastąpieniem, a może nawet taką pewną mistyfikacją, kiedy tą rzetelną, oczywiście, że nie zawsze trafną. Wiedza nie gwarantuje trafności, ale i wtedy jest uczciwa, bo jest ten aspekt etyczny wiedzy, bo musi być formułowana, przekazywana i gromadzona i dysponowana w dobrej wierze.
Tę wiedzę zastąpił tak zwany rynek ekspercki, czyli towar. Wiedza stała się towarem i oczywiście to, że w jakimś zakresie zawsze nim była, nie jest żadnym przesadnym odkryciem. Idzie o to, że ta wiedza przez teoretycznie duże W, czyli ta wiedza ważna, trudna, ta wiedza niedostępna, która kiedyś była takim miejscem przechowywanym, znaczy dobrem przechowywanym w pewnych miejscach, w miejscach zastrzeżonych. No właśnie ludzie utytułowani, profesorowie byli właśnie tymi deponentami tej wiedzy, byli ostrożni, byli powściągliwi i starali się przede wszystkim być uczciwi w tym. To jeden z moich szanownych kolegów, starszych kolegów w dziedzinie, która jest mi bardzo bliska, to w dziedzinie prognoz makroekonomicznych, powiedział, że w dyskusji naukowej potrzebna jest jak najwięcej uczciwości i przede wszystkim zapytajmy się, przyjmijmy założenie w naszej dyskusji, czy będziemy uczciwi w debacie, czy wszystkie argumenty, które będziemy przedstawiać, czyli uczciwość debaty, ponieważ tylko uczciwa debata gwarantuje, albo nie, inaczej, daje szansę, że te nasze wnioski będą przydatne i będą wiarygodne, czyli ktoś nam może dać wiarę, i ta wiara nie będzie wyrazem jego naiwności. I to, co się stało w ciągu ostatnich lat, niektórzy twierdzą, że to jest cechą w ogóle tej tak zwanej prawdziwej liberalnej demokracji, gdzie wszystko jest urynkowione, władza jest urynkowiona, prawo jest urynkowione, podatki są urynkowione, czyli wszystko jest kwestią ceny i wszystko legalnie można kupić i sprzedać. Również wiedza została zastąpiona, ta wiedza bezpieczna. Wiedza przede wszystkim bezpieczna w tym znaczeniu, że jest gromadzona, udostępniana i wnioskowana, to znaczy można wnioskować. Wiedza również jest sferą wnioskowania z różnych dziedzin i przez to wspólne zestawienie owej wiedzy możemy wyciągnąć wnioski ogólniejsze, przekraczające daną dziedzinę wiedzy, czyli wnioski, które można nazwać uogólnieniami. Czy myśmy zastąpili, aby nie zastąpili w ciągu ostatnich lat właśnie owej wiedzy formułowanej, przekazywanej w dobrej wierze owym rynkiem eksperckim, czyli towarem rynkowym. Wiemy, że istotą rynku polega na tym, że on ma taką wartość, jaką jest popyt na dane dobro, czyli to jest klasyczny rynek, nie rynek podaży, tylko rynek popytu. A jeżeli ktoś chce zapłacić za określoną wiedzę, to oczywiście ta wiedza nabiera wartości i to jest wartość względna, rynkowa. I ta wiedza dla tego, który chce zapłacić, może mieć charakter bezpieczny, a może mieć charakter, nazwijmy to, utylitarny, czyli potrzebuje takiej wiedzy, która stworzy pozory albo tą fasadę wiedzy, która będzie uzasadniała w sposób paranaukowy albo pseudonaukowy, ale z zewnątrz to nie będzie tego widać. To, co chcę zrobić i tak, niezależnie od tego, co się kryje naprawdę za poznaniem danej dziedziny. To jest problem dość poważny, to jest bardzo poważny problem i ten banał służy temu, aby uwypuklić nam to, z czym się dzisiaj wszyscy borykamy, czy przecież to zło, które się dzieje wokół nas, nie tylko to medyczne, ale to również zło wynikające z zastosowanych metod zwalczania owego zła, czyli zło, które zagraża naszemu zdrowiu, być może zagraża i życiu, a na pewno zagraża naszemu poczuciu bezpieczeństwa, które zwalczamy przy pomocy jakiejś metodologii, które to metody
niosą ze sobą inne koszty i zło wyrządzone, które jakoby jest uzasadnione tym, że właśnie zestawiamy owe chronione wartości i to zdrowie jest tą wartością nadrzędną, a te inne wartości po prostu muszą przegrać w tym sporze, muszą zostać poświęcone na ołtarzu owej wartości nadrzędnej, kiedy notabene wśród tych wartości poświęcanych jest również ludzkie zdrowie, bo przecież przestaliśmy leczyć pewne choroby, bo nie ma na to miejsca. A nawet wstrzymano określone zabiegi medyczne, które dotyczyły chorób znacznie groźniejszych od tej, która jakoby jest dzisiaj najważniejszym zagrożeniem dla naszej współczesności. Czego się obawiamy? Obawiamy się, że chcąc po pierwsze mieć dobre informacje, tak, łakniemy nadziei, czyli chcemy, aby wiedza uzasadniała naszą nadzieję na szybkie zakończenie tego, co się dzieje wokół nas, a to, co się dzieje, jest przecież złe. I chcemy selekcjonować w tym znaczeniu. Niekoniecznie my nie zapłacimy za tą wiedzę, bo tu nie chodzi o to, że my jesteśmy popytotwórcą, wybaczcie to ohydne słowo, który wartościuje wiedzę poprzez cenę, którą jest w stanie za nią zapłacić, ale kto wie, czy szerzej, poza tym wszystkim, poza tym naszym marzeniem i pragnieniem, nie ma owego rynku, gdzie rozwija się ta wiedza, ale przede wszystkim upowszechnia się ta wiedza, która jest wiedzą rynkową w tym znaczeniu, że zapłacono za nią wyższą cenę, albo po prostu zapłacono dlatego, że ktoś jej potrzebował nie po to, żeby upowszechnić prawdę, czyli to, co może być i bolesne, i nie zawsze wygodne, i może być nawet kosztowne, ale chociażby dlatego, żeby uzasadnić swoje interesy albo obronić swoje interesy. Tego nie wolno, nikomu nie zabronimy. Nie ma żadnej możliwości poza barierami etycznymi, które współcześnie, jak wiemy, nie mają przesadnie dużego znaczenia, w dochodzeniu tej innej prawdy, to znaczy tej prawdy, która jakoby, znaczy, która też jest ubrana w te szaty, właściwe szaty prawdy i ma ten sztafaż zewnętrzny, który wydaje się istotny dla każdego, kto chciałby mieć do czynienia, czyli doznać, dopełnić swojej wiedzy poprzez kontakt właśnie z tą wiedzą jakoby wiarygodną i prawdziwą. Nawet i wiarygodność niestety też można dobrze odegrać. Sądzę, że przed nami jest taki czas, w którym bardzo szybko weryfikuje jakość tego przekazu. To znaczy to, czym mieliśmy okazję wspomnieć jako o problemie ogólniejszym, ale tu przenieśmy go na do tego ogródka. Mamy wielką przecenę idei, przecenę wiedzy i przecenę tego wszystkiego, co udawało wiedzę. Warto, żeby było, to taka dobra bajka, którą chciałbym, żebyśmy sobie, którą warto wierzyć i warto, żeby się spełniła, że owa przecena będzie dotyczyła tego, co w rzeczywistości było przewartościowane. Że przecena, czyli wyrzucenie na śmietnik głupot, którym na co dzień nas karmiono i które na co dzień udawały wiedzę, będzie tym oczyszczeniem z tego, co w rzeczywistości nie miało wartości, czyli to nie jest w istocie przecena, tylko prawidłowa wycena tego, co jaką to ma rzeczywistą wartość, a tą wartością jest prawda. I zauważyliśmy, że to chyba się dzieje. To jest taka trochę nasza nadzieja, że złe doświadczenie będzie tym, co nas wzmocni, a wzmocni nas to, że pandemia i zaraza wytruje, wyniszczy nie tylko tych, którzy są słabi i nieodporni, ale także w sensie przenośnym wyeliminuje wszystko to, co było fałszywe. Tak chcemy wierzyć. To jest taka dobra bajka, która jest nam w życiu potrzebna. Chciałbym
żebyśmy chociaż tyle wyciągnęli z dotychczasowych naszych doświadczeń, że jest pewna różnica między przekazem wiedzy w dobrej i złej wierze, jest różnica między wartością obiektywną, czyli wartością również bolesną tego, co jest przekazywane nam po to, abyśmy byli po prostu nieco mądrzejsi od tego, co może udaje wiedzę, ale ma na pewno tych sponsorów, którzy są w stanie wysoko wycenić ów przekaz właśnie ubrany w szaty prawdziwej, a w istocie fałszywej wiedzy. I chciałbym, to jest takie marzenie, chciałbym, żeby było naszym, mam nadzieję, że wspólnym naszym marzeniem, żeby czas zły był czasem tej pokuty, tak, pośrednio już ją trochę tam odbywamy, która to pokuta będzie zarazem dla nas na tyle potrzebna, że usunie w cień wszystko to, co nas ogłupia, a my będziemy mądrzejsi, chociażby przez to, że mniej będziemy ogłupiani. To nie jest dużo, ale w dzisiejszych czasach zalewu tak wielu zbędnych informacji, kiedy nawet nie jesteśmy w stanie odróżnić istotność w codzienności tej przekazu, tej informacji, którą nas po prostu, to jest taki pomysł, żeby nas tą informacją trochę przyprzeć do muru, żebyśmy potrafili więcej w tym przekazie mieć owej dobrej wiary i uczciwości. I ta bajka jest nam chyba wszystkim bardzo potrzebna, bo chcemy być trochę lepsi po złym doświadczeniu. A w ogóle mam nadzieję, że będziemy trochę lepsi i będziemy mniej oszukiwani i rzadziej będziemy się dawali oszukiwać. Życząc jak zawsze wszystkim zdrowia i jeszcze raz dziękując wszystkim za uwagi, za refleksje dotyczące poprzednich myśli w czasie zarazy. Postaram się do nich odnieść, jeżeli Państwo wytrzymacie w naszych kolejnych spotkaniach, bo zostałem do tego zachęcony przez osoby, które słuchały poprzednich odcinków moich opowiastek. Jeszcze raz za uwagę i za słowa, za wszystkie słowa, które na ten temat usłyszałem, Wam dziękuję. No i życzę, żebyśmy już wyszli z tej zarazy. Już wychodzimy, obyśmy wyszli wszyscy i żeby nam się to udało. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu za uwagę.